Piłkarska Liga Mistrzów to jest coś, co zdecydowanie nakręca klubową piłkę i poza ekstraklasą innymi rozgrywkami, to jednak na tym trzeba się skupić. W tych pierwszych spotkaniach, bo oczywiście formuła ligi jest rozłożona na dwie, czyli mecze o 18:45, a także 21:00, odbył się mecz w Warszawie na stadionie Legii, Szachtar Donieck i Celtic Glasgow. Remis, chociaż taki remis absolutnie ze wskazaniem gości ze Szkocji. Uważam, że Celtowie absolutnie zagrali lepsze spotkanie i to na każdej płaszczyźnie. Trzeba jednak patrzeć przede wszystkim na skuteczność i wykończenie, no bo to, mówiąc szczerze, w wykonaniu Szkotów szwankowało. Początek spotkania to jest dominacja właśnie gości, napieranie na rywali z Ukrainy, którzy wszystkie trzy domowe mecze będą rozgrywali na stadionie Wojska Polskiego, więc możemy się śmiać, że chociaż ten hymn Ligi Mistrzów wybrzmie właśnie w Polsce, chociaż wiadomo z jakiej przyczyny są tam mecze rozgrywane. Dzisiaj frekwencja też nie dopisała, co ciekawe, pewnie więcej osób, a może nawet i komplet będzie na stadionie Legii przy okazji spotkania Szachtar Real, ale o tym mniej. Przede wszystkim spotkanie. Początek spotkania to jest właśnie napieranie Celtów. Szkoci wyglądali nieźle, podchodzili przede wszystkim wysoko, żyli z błędów, które generowali obrońca, także bramkarz Szachtara. Bramka strzelona, która otworzyła wynik meczu, to jest minuta 10 i ostatecznie samobójcze trafienie, które zostało wpisane właśnie na konto jednego z defensorów ukraińskich, bo tam minimalnie dotknął piłki i ona zmyliła bramkarza, natomiast w teorii HTT to był ten piłkarz, który otrzymał prostopadłe zagranie w pole karne, a jeszcze wcześniej uruchomiony czarnogórzec Haksanabowicz, który otrzymał podanie od byłego legionisty Josipa Juranowicza, czyli prawoobrońca czy prawowahadłowy, przypomniał sobie o stadionie Legii, jak tam się grano, bo przecież reprezentował barwy stołecznego klubu, no bo właśnie stamtąd przeszedł do szkockiego Celticu. Później napierał Szachtar, to znaczy goście dobrze zareagowali na bramkę, przebudzili się i to była najlepsza możliwa odpowiedź. Strzał fenomenalny, wcześniej absolutnie dobra akcja, indywidualny rajd Mudryka. Wydaje mi się, że takiego piłkarza spotkania, który miał swoje przebłyski, ale z perspektywy całego meczu, patrząc też na rywali, był taką najjaśniejszą postacią. Piłkarz, którego chciał podobno Everton, zatrzymano go w Szachtarze i 21-letni Ukrainiec może być gorącym nazwiskiem, może nawet w tym zimowym oknie transferowym. Niewiele później padło drugi gol dla Szachtara, który nie został uznany. Tam podanie wspomnianego Mudryka, który był na spalonym. Zagranie do napastnika Szachtara Zubkowa. Ten zdobył bramkę, ale tak jak powiedziałem wcześniej, chorągiewka w górze i gol został anulowany. Druga połowa to był absolutnie pod dyktandem Celticu. Goście napierali, bramki nie strzelić nie mogli. Cały czas szwankowało wykończenie. Ostatnie podanie, niedopieszczone piłki i powinni spokojnie byli wygrać, bo byli zdecydowanie drużyną lepszą. Na Szachtar właściwie tylko ograniczył się do obrony i miał potężne problemy z dopilnowaniem między innymi Rzoty, skrzydłowego Celticu, który się urywał i swoimi akcjami indywidualnymi robił przewagę. Remis, mam wrażenie, że remis no nie jest zasłużonym wynikiem, ale takie są fakty, że liczy się to co w sieci. Tak wygląda tabela po tym spotkaniu. Ligi Mistrzów, Szachtar oczywiście pierwsze, bo to jeszcze przed spotkaniem, nagrywam ten podcast przed spotkaniem Realu Madryt, Celtic tak jak widzicie trzeci. Dzięki, kanał 365 dni o piłce, zachęcam do subskrypcji kanału, do polajkowania materiałów. Widzimy się w kolejnych podcastach, czyli pewnie w podcastach Ligi Mistrzów. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.